Poszukiwanie i wybór nowego miejsca do życia to nie lada wyzwania, ale też może być wielka przyjemność pod warunkiem, że podejdziemy do tego z głową. O tym porozmawiamy dzisiaj kolejny raz. No i tak, pytanie. Chcemy się przeprowadzić, mamy już jakiś plan, pomysł na swoje życie. No i teraz pytanie, dom budujemy sami, czy może jednak korzystamy z oferty deweloperskiej? To zależy od tego, czy mamy dużo czasu, czy mamy nerwy ze stali i czy chcemy trochę poeksperymentować. No właśnie, czy to jest proces, który da się zaplanować, przewidzieć i po prostu punkt po punkcie realizować, czy musimy być przygotowani na wielką liczbę zmiennych? Jest w tym procesie dużo zmiennych i myślę, że wiele osób mimo wszystko decyduje się na zakup nieruchomości od dewelopera, bo tak jest prościej. Być może jest drożej, ale to wcale nie jest takie oczywiste, dlatego że tych zmiennych jest dosyć sporo, a w ostatnim czasie szczególnie zmienne są ceny materiałów budowlanych. Tutaj nie da się tego przewidzieć. W połowie budowy domu ceny mogą naprawdę nas zaskoczyć i to raczej nie pozytywnie. Jak to wygląda w przypadku, kiedy zdecydujemy się na ofertę dewelopera? Podpisujemy umowę deweloperską, inwestycja jest realizowana. Czy tutaj ceny dla mnie, jako dla klienta, też mogą być jakimś zaskoczeniem? W momencie podpisania umowy deweloperskiej deweloper gwarantuje cenę. Mówi klientowi, ta nieruchomość, na którą się umawiamy, że będzie twoja, kosztuje tyle, i nie więcej. I nieważne, co się na świecie zmieni. I nieważne, co się na świecie zmieni. Tak samo jak formalności, to też rzecz, która może wykończyć. Jak to wygląda w przypadku budowy domu własnymi siłami, a jak to wygląda, kiedy korzystamy z pomocy dewelopera? Kiedy buduje deweloper, formalności związane z inwestycją klienta nie interesują. Wszystko to załatwia deweloper. Od zakupu działki, na której buduje, poprzez zrobienie projektu budowlanego, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia budowy, całego procesu administrowanie całym procesem budowlanym oraz zakończenie tej budowy, to wszystko jest w gestii dewelopera. I jeśli decydujemy się na budowę we własnym zakresie, no musimy wziąć to na swoje barki, bo jesteśmy inwestorem. Czyli to my musimy znaleźć sobie architekta, my musimy uzyskać pozwolenie na budowę, my musimy zgłosić rozpoczęcie budowy, zakończenie budowy, w międzyczasie znaleźć kierownika, który nam tą budowę poprowadzi. Więc tych formalności trochę jest. To oczywiście nie jest nic wyszukanego, ale trzeba się tym zająć. Szczególnie dla osoby, która robi to pierwszy raz, nie ma doświadczenia. To wszystko z początku może wydawać się proste, ale im dalej w las, tym tych drzew będzie więcej. W przypadku korzystania z oferty dewelopera tych znaków zapytania po drodze jest zdecydowanie mniej. Po prostu czekamy na moment, kiedy odbierzemy klucze. Tak właśnie jest. No, oczywiście, tak jak mówię, deweloper załatwia za nas te wszystkie formalności. Te formalności, których oczekuje deweloper od klienta, to tak naprawdę sfinansowanie. Finansowanie, tak jest. Sfinansowanie realizacji. I tutaj część osób na pewno będzie posiłkować się kredytowaniem, czyli finansowaniem zewnętrznym. No i tutaj mamy jakieś formalności związane z pozyskaniem finansowania. Ale są osoby, które mają te pieniądze w przysłowiowej skarpecie, więc tego procesu uzyskania finansowania również mogą uniknąć. Czyli tutaj mielibyśmy pierwszy wybór za sobą, jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z oferty czy z pomocy dewelopera, no to pozostaje kwestia wykończenia. Jak to jest? Czy często decydujemy się na wykończenie pod klucz? Myślę, że coraz częściej, ale ja bym tutaj chciał rozgraniczyć dwie rzeczy. Coś, co w Polsce nie jest popularne, to wykańczanie pod klucz przez dewelopera na etapie realizacji danej inwestycji. To jest taki, można nazwać, trochę czeski model na przykład. U nich to jest popularne, tak, że cały ciąg na przykład szeregowców wykończony jest w tym samym stanie i w tym samym stylu. Tak, czyli wewnątrz mamy takie same rozwiązania, jeśli chodzi o podłogi, ściany, drzwi, te elementy, które są na stałe związane z budynkiem. To jest oczywiście w pewnym sensie wygodne, prawda? No bo możemy, kupując taką nieruchomość, wprowadzić się ze swoimi meblami
i już i gotowe. I gotowe. Aczkolwiek w Polsce nie jest to popularne, bo jednak Polacy chcą wykończyć wnętrze po swojemu. Chcą swoich kolorów na ścianach, chcą swoich okładzin na posadzkach i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów jest dosyć sporo, więc raczej taki model w Polsce nie funkcjonuje, ale jest coraz, myślę, popularniejsze wykańczanie wnętrza z firmą, a czasem z deweloperem, która robi to za nas. To znaczy, organizuje cały proces wykończenia wnętrza w uzgodnieniu z klientem. I są deweloperzy, którzy dysponują w swoim zespole architektem wnętrz, który to architekt spotyka się z klientem, ustala te wszystkie detale, szczegóły wnętrza, które klienta interesują, od kolorystyki poprzez zastosowane materiały i potem przy użyciu czy przy wsparciu swoich ekip oraz dostawców materiałów realizuje dokładnie to, co klient sobie wymyślił i na co się z deweloperem umówił. I wtedy dzięki takiemu rozwiązaniu klient dostaje gotowy produkt wraz z wykończonym wnętrzem w zafiksowanym budżecie, co jest bardzo istotne. Właśnie, bo to też jest bardzo ważne. Chciałem zapytać, czy jeżeli decydujemy się na wykończenie pod klucz, mam na myśli, że zlecamy deweloperowi wykończenie naszego lokum pod klucz, to czy też na początku umawiamy się na cenę i bez względu na to, co się po drodze zmieni, ta cena jest gwarantowana? Tak, no to jest zaleta takiego rozwiązania. Czyli mówimy mu w ekipie, deweloperowi, co nas interesuje, i on to realizuje zgodnie z tym, na co żeśmy się umówili. Ważne są dwa elementy tutaj, o których należy pamiętać, czyli jak się umówimy na dany budżet wykończenia, no to on zostaje zafiksowany i się jego trzymamy. I druga rzecz, nie mniej istotna, to jest czas. Jeżeli ekipa, z którą mówiliśmy się na realizację, deweloper, z którym mówiliśmy się na realizację wykończenia wnętrza, mówi, że zrealizuje to w ciągu 4 miesięcy, to możemy oczekiwać, że tak będzie. W przypadku realizacji własnym sumptem przy użyciu ekip, które znajdujemy gdzieś tam na rynku, niestety możemy się niemiło... To pewnie wie każdy, kto chociażby robił remont łazienki czy malowanie mieszkania. Wiemy, jak to jest. Te terminy są bardzo płynne. Nieuczciwych wykonawców jest sporo i pojawiają się, znikają, nie wiadomo dlaczego. Często biorą zaliczki i potem szukają wiatru w polu, więc chcąc uniknąć takiej sytuacji, lepiej jest mimo wszystko zrobić to z ekipą, która zrobi za nas to od A do Z. Oczywiście zgodnie z tym, co pierwotnie zostało ustalone w ramach projektu wykończenia wnętrza. Bo wiele osób powie, że ja wolę po swojemu, będzie taniej, będzie tak jak ja chcę. Ja to rozumiem, ja z takim podejściem mogę się zgodzić, natomiast mi się wydaje, że coraz częściej to robimy, ale powinniśmy jeszcze częściej nie kalkulować tylko, czy to będzie kilkaset złotych różnicy, tylko jak wycenimy swój święty spokój, swoje zdrowie. Tak, i wiele osób decyduje się właśnie na budowę z deweloperem, wykończenie z deweloperem, właśnie dlatego, że ten swój cenny czas poświęca zupełnie na inną swoją działalność. Być może zarobkową, być może poświęca ten czas na odpoczynek, ale skupia się na tym, co chce robić, a nie na tym, co musi robić, w sensie zajmowania się budową. Dziękuję bardzo. Jak widzicie, możliwości są, wybór jest, to od Was będzie zależało, na którą opcję postawicie. Ja natomiast sugerowałbym, żeby sobie właśnie podsumować i wycenić, jak wiele dla Was znaczy i jak cenny jest święty spokój.